Siemanko ludzie, z tej strony Krywciu. Witam was w kolejnym odcinku z Deforesta. Słuchajcie, dlaczego dzisiaj bez kamerki? Dzisiaj bez kamerki, bo nie mogę zdzierżyć swojego ryja. Naprawdę dzisiaj nie mogę. Taki tryb nie mam, że to jest po prostu hardkorowe. Natomiast będziemy kończyć naszą chatę. Znaczy się kończyć, no! Tutaj nie jest tak szybko do zakończenia tego wszystkiego, bo tak naprawdę jest jeszcze dużo, ale to bardzo dużo pracy przed nami. Mam tylko nadzieję, że uda nam się to jakoś zagospodarować. Nie grałem w Deforesta odkąd nagrywaliśmy ostatni odcinek, więc no, jeszcze myślę, że to widać. No, to widać, bo tak naprawdę nic nie zrobiłem o czym mówiłem, nie? Więc no, jest jak jest. Dobra, to musimy sobie cofnąć teraz. A tu jeszcze jakaś jedna belka nam została. Ale dobra, to nieważne. Ważne, żeby schody sobie najpierw pisnąć, tak? Myślę, że te schody będą tutaj najważniejsze na początek. Mogę tu wejść? No, hello. Powolutku, Gryfciu, powolutku. Jeszcze jedno, no. No. Halo. Halo. Patrz, mogę? Mogę, dobra. No i słuchajcie, generalnie, no dużo się w moim życiu zmienia. Bardzo dużo się w moim życiu zmienia. Coraz mniej czasu mam na wszystko, coraz więcej pomysłów mam na YouTube'a i nie tylko na YouTube'a, na siebie przede wszystkim. Więc no, ciężko mi życie z tym YouTube'em pogodzić w pewnym sensie, bo no, szczerze wam powiem, że zabiera mi on bardzo dużo czasu. I czasami się tak zastanawiam a może by to już pierdolnąć może by zawiesić na dwa miesiące na trzy miesiące może by zawiesić ale z drugiej strony sobie tak myślę kurwa, włożyłem w to już tyle pracy. I jeżeli teraz przestanę, to tak naprawdę. No, większość z was tu już pewnie później nie wróci. I z drugiej strony sobie myślę. Nie mam też jakiegoś dobrego wytłumaczenia. Co to za wytłumaczenie jest kurwa, że życie mi się troszeczkę komplikuje, no tak naprawdę żadne. Więc no, stwierdziłem, że nie, kurwa, karawana płynie dalej, trzeba, że tak powiem, robić robotę i tyle. I może coś z tego będzie, może nie. Tak naprawdę no jest, zresztą wiecie jak jest w życiu no nie zawsze wszystko wychodzi tak jakby człowiek chciał Te krzaki bym chciał stąd wypieprzyć bo mnie one będą denerwować i rozpraszać teraz Natomiast no na pewno od października będę zaczynał nowe studia czyli się nowe studia no tamte studia mi nie poszły bo brakło hajsu Więc no niestety wyszło jak wyszło A tym razem no nie wiem czy będzie lepiej czy nie mam nadzieję że tak mam nadzieję że to się wszystko jakoś poukłada ale wiecie jak jest no. Trzeba opłacać wszystko. To nie jest tak, że kurde, ktoś będzie na was całe życie robił? Chcąc nie chcąc. I czy powiecie to tak czy inaczej? No to niestety ale trzeba się wziąć do roboty. Natomiast pewnie się zapytacie, no i, i jakie studia, grówcie? jakie studia? No myślę sobie nad zarządzaniem ze względu na to, że niestety nic innego kurde w koło nie ma. I szczerze powiedziawszy, jedyne zarządzanie, które mnie interesuje, to jest we Wrocławiu na WSB. Bo jest zarządzanie ze specjalnością marketing i social media, nie? Coś, co, coś, co mnie ostatnimi czasy jara bardzo. Znaczy, jara bardzo. No jakby nie było, jest to pokrewne też z moim YouTubem, nie? Bo no, social media, wiecie o co chodzi, no. no i marketing szeroko zakrojony to na przykład tworzenie marki, nie? Więc, no, siłą rzeczy, kurde. To jest jakby nie było branżowe. Więc fajnie by było coś w tym kierunku też robić. Szczerze wam powiem, że zastanawiałem się nad prawem, ale stwierdziłem, że fajnie, że mógłbym sobie zrobić, nie, 5 lat, magisterka, te sprawy, ale co później? Co później, właśnie, co później? Bo na aplikację prawniczą, nawet jakbym się kurwa bardzo starał, to raczej bym się nie dostał, ze względu na to, no, że wiadomo, trzeba mieć jakieś, i to dość mocne plecy. No a ja w tym momencie nie mam żadnych. Bo jak kiedyś jeszcze miałem, to wszyscy poumierali ci co mogli to załatwić. Więc to jest troszeczkę takie przykre. No ale. Co by tu więcej gadać. No i jeszcze a propos kanału, to tak. Ostatnio pisaliście mnie fajnie, fany moment by było, dobrze by było, jakby było, fajnie by było jakbyś nagrał. I generalnie fany moments można z każdej gry sobie nagrać, bo to tak mniej więcej wygląda, w którą się gra troszeczkę więcej niż raz w tygodniu. Aczkolwiek to też nie jest takie wszystko proste, bo jak wiecie, fan, jak wiecie lub nie wiecie, fany moment będzie pożerało naprawdę, ale to naprawdę mnóstwo czasu, bo chociażby same nagranie odpowiednich klipów, to już jest dużo czasu, nie mówiąc o zmontowaniu tego później, dodaniu jakiejś fajnej muzyczki i tak dalej i tak dalej, więc to jednak wszystko troszeczkę kurde trwa, nie? Nie chciałem stąd tylko stąd wybierać, bo chcę to trochę poprzekładać. Mogę czy nie mogę? O to jest pytanie. Generalnie wyszedł jakiś patch do Deforesta. Nie wiem, co się zmieniło, szczerze powiedziawszy. Naprawdę nie wiem. To troszeczkę przykre, no ale trudno. Mam nadzieję, że pozmieniały się jakieś takie dość istotne rzeczy, a nie że znowu wprowadzili kolejną rasę kanibali, która tak naprawdę nic nie zmienia. Bo mnie to oni ko uja latają, jak oni wyglądają. Oni w dalszym ciągu chcą mnie zabić, więc ja w dalszym ciągu chcę ich zabić. Taka jest reguła. A co za tym idzie? O, dobra, mogę tak to robić. Jest git. Dobra, to mamy pełen wózek i tam jeszcze jeden trzeba. Ile nam jeszcze tego drzewa w ogóle tu trzeba? 40, żeby zrobić daszek. I tamtą wieżyczkę trzeba też zrobić, okej. Okay. I to niedużo w sumie, to już niedużo. Natomiast, no tak jak Wam mówię, no, życie nie jest sielanką. Przynajmniej tak jakby się wydawało człowiekowi wcześniej. Ale to. Myślę, że każdy się o tym w swoim czasie przekona. No bo jakby nie było. Możecie różne rzeczy mówić, ale prawda jest taka, że w życiu naprawdę nie ma lekko słuchajcie. Naprawdę. A człowiek przekonuje się o tym dopiero wtedy, jak powiedzmy idzie na swoje w pewnym sensie oczywiście. No, bo zaczyna się to wszystko wtedy, jak trzeba płacić rachunki, nie? Rachunki, podatki i tak dalej, i tak dalej. Generalnie no dużo tego. Dobra, to tutaj mogę sobie poustawiać. Mam nadzieję, że nie spadnę tam na dół, bo raczej stamtąd już nie wyjdę. No, kaman, Dobra, tu nic. Teraz tu. Ola boga. Dobra, I jeszcze tu jest jedna belka, chciałbym ją przestawić na tą stronę. Generalnie to fajnie by było poprzestawiać wszystkie belki na tą stronę, nie? Dobra. Troszeczkę to potrwa, ale trudno. Czasami trzeba się poświęcić dla ogółu Znaczy generalnie no, chcę przestawić to na tą stronę żebyśmy nie tracili później czasu Z przechodzeniem przez te wszystkie barierki kurde I wiecie nabieraniem tego na wózki bo jakby nie było to troszeczkę czasu żyre i szkoda by było na tym że tak powiem opierać odcinki Natomiast tak cofamy się z tym Generalnie mógłbym wjechać na górę z tymi wózkami mógłbym wjechać na górę ale to zrobię pewnie później, bo w tym momencie to się jeszcze nie opłaca tego robić. Dobra, ile tam jeszcze 30? No to jeszcze troszeczkę, kurde. Jeszcze troszeczkę. Chcąc, nie chcąc, niestety. Ale myślę, że pójdzie nam to raz, dwa. Znaczy, generalnie chciałbym już zobaczyć ten dom cały, nie? Bo bardzo mnie interesuje, jak on będzie tutaj wyglądał, bo ja sam, wiecie. To jest tak, że człowiek sobie robi tylko konspekt w głowie, a tak naprawdę jak to będzie wyglądało, to może się tylko domyślać lub wyobrażać sobie. A ja wiecie, wyobrażenia nie zawsze stają się rzeczywistością, dlatego już też no, trzeba to jakoś ogarniać. Dobra, zejdźmy tu w dół. Siup. Dobra, mam nadzieję, że starczy mi tych belek tutaj na to wszystko. Znaczy, generalnie na całą chatę na pewno mi starczy belek, to ja jestem tego pewien. Na całą chatę mi starczy belek, ale jeszcze zostaje, zostają takie rzeczy jak e, ogrodzenie tutaj. Znaczy, ogrodzenie. Chciałbym to zrobić jakoś tak dość fajnie, żeby to wyglądało naprawdę klasycznie, nie? Żeby to naprawdę wyglądało jak warownia. Tylko się zastanawiam, kurczę, jak to jeszcze zrobić. No na pewno trzeba będzie drogi z kamienia zrobić. To to jest. Do... myślę, że pewnostka. Natomiast do tego bym chciał może jakieś barierki porobić jeszcze. Ale to się jeszcze zastanawiam nad tym, nie? To się jeszcze nad tym zastanawiam. No bo, tak jak wiecie, to jest dużo pracy i to bardzo dużo pracy. A tu też nie chodzi o to, żeby sobie robić jakoś niesamowicie dużo pracy, tylko o to, żeby to ładnie wyglądało. Przede wszystkim, żeby to ładnie wyglądało. Dobra, jeden i mamy górę. Mamy górę. I co na tej górze? Na tej górze na razie nic. No i oczywiście stoi jedna wieżyczka, którą trzeba będzie jeszcze zbudować, i do której będzie trzeba dobudować rzeczy. Więc tak, zróbmy sobie tutaj na pewno ściany, bo to na pewno mi się przyda. Tak, ściany, OK. I tu na pewno będzie wejście. Dobra, od dobrej strony jest, tak. Ok. no i to wygląda nawet nawet fajnie. Natomiast teraz tak, okna trzeba jakieś porobić. Jezus, jakie spadki FPS-ów, makabra Tu może jeszcze okno, tu nie okno, tu okno Tu okno I tu okno, może tak byśmy to... chociaż tu jeszcze jedno okno, walne Najwyżej Będzie troszeczkę lepiej to wyglądać No i to bym chciał jeszcze jakoś podzielić, bo Kurde, po co mi Taka wielka chata, nie? Po co mi to tak wielkie? Podzielimy to może na Pół Dobra, z wejściem po tej stronie. No, bo tu będzie moja sypialnia, jakby nie było, wiecie, więc no tu. A taka dość spora, no, dość spora. Tu jakiś taki, nie wiem, jakaś taka kuchnia, urewa, coś w ten deseń. I nie wiem, żarcie, te sprawy. No i na to, oczywiście, trzeba będzie zrobić jeszcze, jeszcze Daszek. Na to jeszcze Daszek, tak myślę. Chyba żeby zrobić osobne piętro, i wtedy wejście na górę. Ha, haha, ha. jakby to ogarnąć, bo generalnie mógłbym pociągnąć stąd schody, tak, do góry, do góry, do góry, do góry, w tą stronę i na wieżę i wtedy, bo chodzi o to, żeby wchodzić prosto z domu na wieżę, to bym chciał bardzo, ale nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, bo dobrze jest, że mamy tą wieżę, ale ja bym chciał jeszcze wyżej zrobić o jedną. A to już chyba nie będzie tak fajnie wyglądać, tak mi się przynajmniej wydaje. I to będzie wtedy kiszka już. I to duża kiszka. Dobra, postawmy jeszcze to, co się da. I zobaczmy, co dalej. Tak się kurde zastanawiam, jakby to ogarnąć. Bo generalnie konspekt miałem dobry, nie? I plan też, ale coś tu się posypało, że tak powiem brzydko. Coś tu się posypało, tylko kurde co. Znaczy, nie, no generalnie wiem, no generalnie wiem, jak to mamy ogarnąć. Tylko problem jest taki, że jakby to zrobić z tym dachem, nie, żeby to naprawdę ładnie wyglądało. Bo tu o ten dach przede wszystkim chodzi. Dobra, to bym chciał na górę wnieść. No, hello! No, wciągnij to, dobra. Jak jest wciągnięte, to już będzie dobrze. No i bym tak sobie poustawiał to. Myślę, że jednym wózkiem, jak będę manewrował, to to będzie nawet kurde szybsze, aniżeli jakbym miał dwoma jeździć. Bo szczerze powiedziawszy, zabieram sobie troszeczkę czasu tym, że jeżdżę tymi dwoma wózkami. Dobra, to. No trochę będzie trzeba, kurde, tutaj wyłożyć na to tego drewna. Czyli ja mam tylko nadzieję, że nam starczy, nie? Bo jak nam nie starczy drewna, to będzie gorzej. Ale raczej powinno, no tu było ponad 300 belek, więc siłą rzeczy, 400, przepraszam, ponad 400 belek, więc siłą rzeczy, raczej powinno nam to starczyć. Tylko na ile nam to starczy? To jest dobre pytanie. No i oczywiście na zewnątrz też trzeba będzie belków dużo nazbierać, no bo jakby nie było, te zasieki trzeba zrobić. Oczywiście wiem, zrobiłem niezniszczalność, ale tu nie chodzi o to, żeby to wszystko było niezniszczalne cały czas. Tu chodzi o to, że jak skończę domek, to chciałbym wyłączyć odrastanie drzewa, i wtedy normalnie już wszystko miałoby być zniszczalne, nie? Tak, żeby to naprawdę wyglądało super, nie? A nie, że tak jak teraz. Mniej więcej, że ja se, a rozwalę se to dynamitem i nic się nie dzieje. Znaczy, rozwalę se, rzucę se dynamitem i nic się nie dzieje. Nie, to tak ma nie wyglądać. To ma wyglądać tak, że jak pisnę dynamitem, to się wszystko niszczy i koniec. Dziękuję, do widzenia, koniec gry. No i oczywiście kiedyś, jeszcze kiedyś może będziemy wracali do tamtej naszej chatki sprzed lat, to znaczy do sezonu drugiego. to że raczej wątpię, bo tam naprawdę jest dużo do zrobienia. I szczerze powiedziawszy, cieszę się z tego, że olałem tamten projekt, znaczy olałem, że go po prostu zamknęliśmy, bo szczerze wam powiem, że zamęczyłbym się chyba na śmierć przy nim. Bo tak jak widzieliście, to nie było, kurde, tam. 300 drewna, tylko to było parę tysięcy drewna, które żeśmy dowozili. I które szczerze powiedziawszy, nie dały nam za bardzo nic. Znaczy, no nie dały nam, no fajny konspekt był, fajnie to wyglądało. Wszystko pięknie, ładnie, ale problem się pojawił wtedy, kiedy trzeba było wjeść te wózki przez całą mapę, praktycznie. A to nie jest przyjemne, jeżeli wy, kurcze, wierzycie jeden wózek, całą mapę i tracicie na to tygodnie, bo jeden odcinek przygotowywałem tygodnie. Koło tygodnia, dwóch, czyli koło dwóch, trzech dni całych musiałem spędzić na zbieraniu drewna. A to nie jest normalne, słuchajcie, naprawdę to nie jest normalne. I no niestety, ale kurczę, to jest bez sensu, bo prawda jest taka, że fajnie, jakbym miał tylko serię z DeForesta. To naprawdę super. Raz na tydzień bym rzucał odcinki z DeForesta i jest generalnie Git, nie? Tylko problem jest taki, że ja nie mam samej serii z DeForesta i DeForest tak naprawdę odgrywa na tym kanale jedną z najmniejszych ról. Więc, no, siłą rzeczy on nie jest priorytetem tutaj dla mnie. Dla mnie priorytetem są troszeczkę inne serie, bardziej FPS-owe. Aczkolwiek, no, prowadzę takie serie jak chociażby DeForest czy gry przeglądarkowe po to, że A, żeby inni widzowie mieli co oglądać w razie, jakby im się znudziło. A, B, żeby troszeczkę się odstresować z tego, bo wiecie Granie w ciągłe FPS FPSy w końcu się nudzi I generalnie no Szczerze wam powiem, że około Nie wiem Pół roku temu miałem taką myśl, a Pierdole tego tej heroesy Nie chcę mi się już w to grać Generalnie nudy straszne, więc dlaczego? Dlaczego mam to grać? Ale Później tak stwierdziłem a, zagram sobie w coś innego. No i wtedy Wiedźmin też był. Wiedźmin też był bardzo, że tak powiem, popularny na kanale, było go naprawdę mnóstwo. No i po tym Wiedźminie tak grałem, w tego Wiedźmina grałem, i z powrotem mi ten, te heroesy przyszły, nie? Więc to jest tak, że ja muszę mieć po prostu jakąś inną grę, która. Jedną bądź dwie, bądź nawet trzy, która by mnie tak naprawdę napędzała do tego, żeby robić też ten taki powiedzmy stały content, to znaczy FPS-y, nie. Więc no, kurczę, muszę mieć jakąś odskocznię, o tak to nazwijmy to jest po prostu odskocznia. Odskocznia, odskocznia, jeszcze raz odskocznia. No, i wiem też, że wielu z Was niektóre gry się już ponudziły, tak na przykład jak Hirosy, bo wielu z Was mi pisze, Jezus, ale mi się to kiedy, ale mi się to już znudziło, nie? Więc no, no jest jak jest, słuchajcie, no. I tylko czekacie na przykład na Dragon Age, czy tam na Deforest Forest'a, czy jakieś gry, gry przeglądarkowe, czy coś innego. Więc no, tak to mniej więcej właśnie wygląda. I tak to jest w tym życiu. Dobra, przejdźmy się tutaj. Ja bym chciał to poprzestawiać do przodu troszeczkę. Bo jak tego nie poprzestawiam, to ja będę tak biegał później. Jak ten głupek. Dobra, to to mogę sobie tu już wrzucić. No? Fajne jest to, że ja mogę się. Swobodnie tutaj, w miarę, oczywiście, swobodnie, bo to nie do końca jest tak swobodnie, ale w miarę swobodnie się mogę tutaj poruszać, bo tak sobie to mniej więcej zaplanowałem. Natomiast, no, nie we wszystkich miejscówkach, nie? Bo niekiedy, no, wyszło mi to troszeczkę zbyt ciasno i to jest trochę przykre, ale trudno. Życie jest jakie jest, słuchajcie. Nie ma co się oszukiwać. Czasami trzeba się troszeczkę guzdrać, żeby później było dobrze. Natomiast bardzo mnie cieszy to, że coraz więcej jest komentarzy na na moim profilu, że coraz bardziej się angażujecie w te wszystkie moje posty, w te wszystkie moje filmy. Bardzo mnie to cieszy, naprawdę bardzo mnie to cieszy, bo wiem, że robię to dla was, nie? A nie tylko dla siebie. Bo w pewnym sensie robię to oczywiście też dla siebie, nie? Powiem wam szczerze, że na początku ten YouTube to tak... Był, bo był, no wrzucałem filmiki, a teraz szczerze wam powiem, że jak tak w tygodniu chociaż raz nie usiądę, nie nagram, to naprawdę źle się z tym czuję. Tak sobie myślę, kurde, nagrałbym coś w końcu, bo normalnie nudzi mi się już, nie, nudzi mi się, no i tak, kurde, siadam, nagrywam, czasami po nawet 10 filmików na dzień, jeżeli już tak faktycznie mam wenę ven, i werwę, nie, to potrafię usiąść, słuchajcie, i nagrać 10 do 12 odcinków, w zależności jaki mam dzień po prostu, nie, ale jeżeli mam dzień... Kurde masakra jest Naprawdę jest masakra, ale później to już ledwo na oczy widzę Ze względu na to, że Po prostu nie mam już siły, nie Czasami tak jest I tak to już w tym życiu bywa Mam nadzieję, że mogę to zjeść Nie mogę, no to cudownie Czy jest tu coś, co mogę zjeść? Przepraszam, może to Mogę, dziękuję bardzo Dobra, napełniamy wózek I kończymy te ściany Bo one nam tu troszeczkę bruzdzą no, kaman. Jeszcze jedna beleczka ładnie. Nawet nie muszę w sumie tam wjeżdżać chyba. Bo nie wiem co nam zostało. Aha. To i te dwie, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. To muszę na pewno wnieść parę be belek tutaj. Znaczy wnieść, no jedną belkę muszę na pewno wnieść, no. To nawet nie ma co mówić, ale No, kaman. Skończmy to, no. Mogę. Dwie podniosłem, dwie podniosłem. Już jest tak ciemno w tej grze, złoczycie? Że ja nic nie widzę w nocy. Dobrze, że mi się jeszcze lampa na oczy nie pali, bo czasami jest tak, że jak nagrywam i lampa mi świeci w oczy, to po prostu nic a nic nie widzę w tej grze. Dlatego zmieniam wtedy na inny kolor, nie? No ale mniej więcej tak to wygląda. Natomiast, no, zastanawiam się, co dalej kurde z tym zrobić. Bo dobrze by było zrobić dach. Ale z drugiej strony dobrze by było zrobić wejście na wieżę. generalnie to już prawie żeśmy się zrównali z tutaj jedną z najniższych wież u nas. Co jest ciekawostką. Bardzo mi się to podoba generalnie, nie ale. Custom flur by wyglądały tak. A custom roof? Tak i tak. Aha, 168 drewna jakbym zrobił taki wysoki No i taki wysoki bym mniej więcej chciał nie, bo to te, wtedy tak fajnie wygląda Aczkolwiek tu mi tabelka jedna nie wyszła, totalnie Mega mi się to nie podoba z tej strony, z tej strony naprawdę to fajnie wygląda jak znaczek Adidasa trochę Natomiast no co wtedy z tym towerem tutaj Bo on też jakby nie było jest poszkodowany troszeczkę, przeze mnie Zastanawiam się, jakby to rozegrać, nie? Naprawdę zastanawiam się, jakby to rozegrać. Pójdźmy może koło tej wieży. Zobaczmy, co to tam jest. Znaczy, fajnie by było, jakbyśmy mogli zrobić coś takiego, że na przykład jest wieża, wokół niej schody robimy, tylko że. Już jestem za blisko tego, żeby to robić. To czekajcie, ja sobie tą wieżę anuluję. Weźmiemy sobie inną wieżę zrobimy, platform. Tak, żeby się schody tu zmieściły jeszcze Zmieszczą się, zmieszczą się I teraz schody wokół Nie wiem jak bardzo mi się uda to zrobić Nie, tak to ja nawet nie wejdę na nie Aha, to To nawet nie może być tak blisko Aha, to trochę lipa To trochę lipa słuchajcie Bo Musiałbym zrobić coś takiego Co nie bardzo mi pasuje tutaj Do całego konspektu Ile to to już zabiera 35 To 27 A jakby ale będę mógł wtedy wejść tu i tu Z tym że to wtedy trzeba jeszcze zabudować Bo żeby to nie wyglądało tak do dupy nie A jakby to ogarnąć słuchajcie jakby to ogarnąć żeby to wyglądało ładnie Chyba żeby zrobić wieżę tak jak planowałem tam, ale to wtedy nie zrobię. Kurde tego. Nie zrobię przejścia. Jakby to ogarnąć? Mogę wieżę też w chacie zrobić. I ona wtedy będzie dużo wyższa od razu. Tak przynajmniej mam taką nadzieję. Zależy, w którym miejscu bym zrobił. O tu jest wyższa. Dobra. I teraz co? Aha, dobra, inaczej. Może, jak wejdę do środka, to będzie mi się dało wyższą zrobić. Kurde, się zastanawiam, jak to ogarnąć. Naprawdę. Bo chciałbym bardzo mieć tą wieżę. Tutaj ze środka. Tylko na ile ja jestem w stanie to zrobić, to jest dobre pytanie. Bo, co z tego, że ja ją zrobię na przykład tutaj. Nie? Jak ona mi nic nie daje w tym momencie. Mogę też zrobić po prostu schody Stąd Tam Tylko, albo stąd tam Tylko problem jest taki, że tu wejście mi się troszeczkę zablokuje chyba No ja czekajcie, sprawdzimy to Custom Sterysy stąd Stąd tam bym chciał Jest taka opcja w ogóle Coś takiego nie, to jest już za wysoko. O, panie. A to jest za nisko, pewnie. No, pewnie, że tak. O, oh, Jezus, jakby to ogarnąć? Chyba tak by było. Co? A teraz? O, czekajcie, może mi się udało. Ty nawet to wyszło, tylko że tu 20 trzeba a tu ile? 11. I nie będzie mi to przeszkadzało za bardzo przy wyjściu tutaj? Tu nie, a tutaj? Też nie. E, no to super, to tak byśmy to zrobili. I wtedy mamy prosto od nasze, z naszej chaty wejście na górę i nie musimy się wcale męczyć z jakimiś tutaj towerami. Chociaż będę chciał pewnie i tak zrobić jakąś wieżyczkę w środku. Ale na razie zostawmy to tak, jak jest. I custom rufa piźnimy sobie teraz jeszcze tak e i do góry. Tylko, jak bardzo do góry mogę to wyciągnąć? Tak, o na przykład, albo tak nisko, może tak nisko zróbmy. 114 drzewa, 114 drzewa to jest, kurde, trochę. Ale za to mamy przynajmniej ładny już konspekt, jak będzie wyglądała nasza chata. Raczej nie będziemy mogli na nią wejść. I z jednej strony to dobrze, z drugiej strony to trochę słabo Aczkolwiek no, będzie wyglądało coś takiego Myślę, że to jest dość dobrze, kurde, mogłem tu jedno okno zrobić By wyglądało to lepiej Bo teraz wygląda trochę lipnie, dwa okna i gówno Nie mogę już teraz tego zmienić, to jest minus Że nie mogę teraz tego już zmienić, nie? Chyba, że Reaper Tool'em mogę Ale wątpię Ha Na bank nie mogę tego już tu zmienić nie mogę, to nie mogę, no trudno. Zrobiłem beznadziejnie, to niech tak teraz zostanie, bo już nie mogę tej ścianki postawić jeszcze raz. A znaczy się mogę, ale zepsuję sobie konspekt, albo zastanowię się jeszcze nad tym, no nieważne. Natomiast to tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć.